Siemana cześć, witam tutaj swojej. Zapraszam do kolejnego filmiku z Diablo, i dzisiaj, jak widzicie, będziemy czytali sobie informacje o aktualizacji Diablo 4. Znaczy, ja będę czytał, wy będziecie słuchać. Także, pierwsze co? Jest tego tak dużo, że o ja pierniczę. więc ja zrobię ogólnie, przeskryluję, że tak powiem, tutaj z grubsza wszystko. Pokażę wam i przeczytam tylko tytuły. I od razu chciałbym powiedzieć na wstępie, że ja, jako gracz czarodziejki, jako mój main, to jest. To ja nie będę tutaj się wywodził na temat Necro, Łotra, Druida, Barbarzyńcy, tylko przeczytam wszystko, co jest ogólne i tak tego będzie bardzo, bardzo, bardzo dużo. Niemniej jednak, gracze czarodziejki, myślę, że znajdę tutaj coś dla siebie, bo będę wszystko omawiał z perspektywy gry też. więc... E, dajcie mi tylko sekundę, więc sobie wyjdziemy w czarodziejkę i moce pasywne wszystko powiem. Z perspektywy gry i pokaże, więc wydaje mi się, że to będzie bardzo spoko, coś innego i. Przechodzimy do meritum sprawy, także będzie bardzo dużo tutaj czytania. i Ten film może nawet będzie miał o Jezu, a może i dłużej, więc wszystko będzie w opisie. I jak nie chcecie, jakoś tam się wtajemniczać, zagłębiać w ogóle jakieś patrz i tylko Was interesuje czarodziejka, to sobie po prostu wejście w opis filmu i będzie wszystko o czarodziejce. Ja bym chciał jeszcze tylko jedną rzecz powiedzieć, że build, który ukaże się w czwartek rano. Będzie to czardziejka hybrydowa, a dokładnie to jest Vilta Speed farm e, Chain Lightning, seryne błyskawice i niestabilne prądy, to on nie otrzymał żadnych nerfów, e, więc będzie może na nim fajnie wyśmienicie grać od poziomu pierwszego do setnego. Będzie to bardzo mocna budowa, także. Jeżeli chodzi o Shardjaki, to się nie musicie nic obawiać. Można normalnie sobie grać. Inne postacie nie wiem i nie chcę wiedzieć, bo też nimi grał nie będę, więc mnie to kompletnie nie interesuje. Dobra, także przechodzimy na spokojnie. Mówię ten film. Nie wiem ile zajmie. Jak zajmie 10 godzin, nawet to zajmie 10 godzin. No, no śmieję się tak długo pewnie, nie? Ale po prostu wszystko znajdziecie sobie w opisie pod filmem. Też chcę to przeczytać sobie na spokojnie, żeby po prostu. Wiedzieć wszystko o co chodzi i mieć to z głowy. Dobra, także informacje o aktualizacji Diablo 4. Zespół Diablo 4 uważnie monitoruje Wasze opinie i komentarze. Mhm. W miarę wprowadzenia poprawek mających na celu zapewnienie płynnej rozgrywki w Sanctuarium. Będziemy aktualizować poniższą listę i oznaczać czy poprawki dotyczące komputerów PC, konsol Xbox, PlayStation czy też wszystkich platform. Dobrze, także to jest aktualizacja aktualna 1.1.0a. 1.1.0a, wszystkie platformy, wersja, chuje moje dzikie węże, PC i konsola. Dobrze, fajnie, wyśmienicie. Aby uzyskać informacje na temat motywu i oferty sezonu plugawców, która rozpocznie się 20 lipca, sprawdź ten artykuł. Ja też jeszcze zrobię jeden filmik przed całym sezonem i tam powiem tips and tricks, czegoś czego nie ma pewnie na necie. Nowe przedmioty unikatowe i aspekty legendarne w Sanktuarium odkryto. Nowe przedmioty unikatowe i aspekty legendarne, użycie ich... Użyjcie ich, aby ulepszyć swoje postacie w sferze wieczności lub sezonowej. Te unikatowe przymioty można zdobyć na czwartej randze świata, a legendarne aspekty nadwolnej sferze wieczności lub sezonowej. Czyli one są dodane, już nie musicie grać na sezonie. I to jest bardzo istotne, ponieważ yy, gracze, którzy chcą grać dalej sobie swoją postacią ją rozwijać, bo wiadomo, nie każdy jest no-life'em, nie każdy ma dużo czasu i bardzo dużo osób po prostu sobie spędza e, troszkę czasu, czy to po pracy, czy tam wiecie co chodzi, czy to tylko na weekendzie, więc uważam, że to jest bardzo fajna opcja, że akurat będzie można zdobyć e, przymioty unikatowe i aspekty legendarne te nowe na postaci, którą macie stworzoną, więc nie trzeba grać na sezonie. Sześć przymiotów unikatowych ogólne. Ahavarion? Włócznia Likandry. Uber unikatowy kostur. Ranga świata czwarta. Zapewnia losowy efekt kaplicz, kapliczki na 10-20 sekund. Po zabiciu elitarnego wroga efekt może wystąpić tylko raz na 30 sekund. Hmm. Nie wiem co mam o tym sądzić, ale chyba jest spoko. Tylko czy ta umiejętność jest aż na tyle potężna, żeby używać... Przedmiotu, na którego mamy szansę 1 do 800 tysięcy? Wiesz o co chodzi? Wolałbym raczej chyba czako znaleźć, albo dziadka. Nie my jednak taki przedmiot rzucili. No dobrze, przejdźmy dalej. Komentarz twórców. Ahawarium włócznia Likandry to niezwykle rzadki łup. Tak, no to się domyślamy, że to jest niezwykle rzadki łup. Życzymy powodzenia w odzyskiwaniu go od armii płonących Piekieł. piekiu. No, nie wiem, taki dla mnie to mógł być zwykły unikat. No to, to jakby, nic ciekawego nie prezentuje. Teraz mamy przedmioty unikalne dla, kraży, dla, każdej, dla każdej klasy postaci, więc oczywiście chcę to przeczytać i się dowiedzieć, bo przedmioty, no, jak najbardziej mnie interesują. Barbarzyńcy, lazurowy gniew, unikatowy miecz, szczęśliwy Traf, Twoje umiejętności główne mają maksymalnie 20% szans na zamrożenie wrogów na 3 sekundy. Wow, to dobre. I zadanie im 0,75. Półtorej punkta obrażeń od zimna. no. Fajne, fajny unikat. Nie wiem, jak to tam współgra z jakimi umiejętnościami barbarzyńcy, ale czyta się fajnie. Druidzi. Rozrywa ciał. Unikatowa buława jednoręczna. Obezwładniający Ryk i wzew krwi zadają pół, 0,51 punkt obrażeń po bliskim zatrutym celom. To chyba też jest spoko, bo. Mm. Druid ma to do siebie, że zadaje bardzo dużo obrażeń od trucizn, więc to powinno być też używane w jakimś bildzie nekromanci. Bez unikatowa tarcza szczęśliwy traf. Kiedy masz aktywną nawałnicę kości, trafienie wroga nieobjętego jej efektem zapewnia od 5 do 25% szansę na w jego miejscu kolejnej nawałnicy kości. Każda aktywna premią za ofiarę zwiększa tę szansę o 25% a całkowitą liczbę dodatkowych nawałnic kości. Które może stworzyć o plus jeden. Kompletnie nie mam pojęcia, czy to będzie używane. Łódź, Orly Rook, unikatowy łuk. przybijający strzał ma 30-80% szans na wystrzelenie strzały. O tym się podoba. Max Roll 80% szans na wystrzelenie strzały. Orli Rook, która odbija się od ścian i obiektów. Trafienie wrogów przybijającym strzałem od tyłu odsłania ich na 3 sekundy. No, no to. Na papierze wygląda, że to jest dobre ogólnie. Przejący strzał ma do 80% szansę na wystrzelenie strzały, która odbija się od ścian i obiektów. Trafienie wrogów przejący strzałem od tyłu odsłania ich na 3 sekundy. I czardziejka, jak zwykle musiała dostać coś z dupy, bo jakby inaczej, okulus, i tak czytam, bo już tak sobie zaskrylowałem. Tutaj 3 minutki poświęciłem, tylko żeby szybko przewinąć, że tak powiem. I mówię, dobra, przeczytam sobie ten przedmiot, nie? Mówię, ja pietolo, nie? okulus unika różka Fajnie, taki był hype, nie mówię, kurwa, Oculus, zajebiście, nie? Zyskujesz darmowy efekt zaklinania teleportacji, kiedy wykonujesz odskok z użyciem zaklinania teleportacji, przenosi się w losowe miejsce, czyli najbardziej chujowy afiks, jaki można było z Oculusa wstawić, dostaliśmy. A nie mogli dać, na przykład, że mamy możliwość wrzucenia, zastąpienia jednego zaklinania i daje nam to 3 do poziomu na samym drzewie umiejętności? Kurwa, Blizzard, seriously? Ja nie mówię, że jak tego nie znajdę, to dla Beki tego nie założę i za chwilę nie pogram, nie? Ale znowu mamy przedmiot. Masakra, nie? O Boże, boziu, boziu, widzisz, a nie miś. Komentarz twórców. niekatowe przymioty lazurowe gniew i Rozerwać ciał mają stałe efekty obrażeń, które skalują się wraz z mocą. Przykładowo przy 820 punktach mocy przedmiotu lazurowe gniew zadaje obrażenia od 3 koła do 7 prawie obrażeń, także spoko. Pokażę, że się skaluje. Siedem nowych aspektów legendarnych. Ogólne. zuchwały, aspekt funkcjonalny. Kiedy w pobliżu znajduje się co najmniej pięciu wrogów, ogłuszasz ich na 2 do 4 sekund, aby efekt ten może wystąpić tylko raz na 20 sekund. Kiedy w pobliżu znajduje się co najmniej pięć wrogów, ogłuszasz. Okej, okay, to jest spoko, zwłaszcza do tego buildu. Ja będę mówił właśnie z perspektywy zawsze czarodziejki, zwłaszcza do tego buildu, właśnie, który, którym będziemy grali wszyscy na speed farmę i najprawdopodobniej na endgame. Ogólnie chciałbym powiedzieć jeszcze, że ta budowa czarodziejki, która ukaże się w czwartek, to ona ma, jest w s także exequo z Waterem, wirujące ostrze, Blade Runner nazywam. Generalnie bardzo mocna i szybka czardziejka do levelowania, także jak macie ochotę grać czardziejką, to. Bardzo dobrze jest zacząć na nowym sezonie. Tchórzliwy aspekt mobilności. Zyskujesz premię od 20% do 40% na szybkości ruchu, gdy oddalasz się od spowolnionych lub wyziębionych wrogów. Bardzo fajny aspekt w połączeniu z zamiecią, zwłaszcza ja preferuję taki styl gry, w którym rzucam zamieć w jednym miejscu i biegnę przed siebie. Więc generalnie zawsze jestem w sytuacji, kiedy oddalam się od spowolnionych lub wyziębionych wrogów, bo te stwory są od razu automatycznie wyziębione, więc generalnie będzie bardzo dobry movement speed. Co nasuwa się od razu, Myślam na to, że. Blizzard będzie. Jest mocny, potężny, ale będzie teraz jeszcze szybszy. Także jak ktoś będzie chciał grać blizzardem, to. No to jest aspekt, który będzie must have. 40% szybkości ruchu to będzie spoko. W powiązaniu z jakimś innym aspektem do szybkości ruchu, to też będzie bardzo szybka czarodziejka. Eee, barbarzyńcy. Co my tu mamy? prawdopodobnie szarży. Aspekt ofensywny. Szarsza przyzywa czterech starożytnych, którzy także podejmują szarżę, zadając 50 do 100 standardowych obrażeń. To fajnie. Eee, bardzo, 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 bardzo potężne. Druidzi. Podziemny aspekt ofensywny. Efekt rującego pozacza. E, Powołuje również osuwisko. To jest jakaś literówka, nie? W się nie nazywa się robiący e, Osuwisko w okręgu wokół ciebie. Umiejętności ziemi zadają obrażenia zmniejszone o 20% za zatrutym wrogom. Też podoba mi się to. Ostatnio grałem druidem. Do startery robiłem. Wydaje mi się, że to będzie spoko. Nekromanci o, okr, okrwawionych kolców. Aspekt ofensywny. Rzucenie krwawej lancy zużyje krwawe kule i z nich również uwolni lance. To chyba też będzie taki powerful, mocne. Każda dodatkowa krwawa lanca zadaje 50% sta standardowych obrażeń i wyszukuje priorytetowo te wrogów nietrafionych do tym przyczyną. Co fajnie. auto-atak, auto-aim, jakiś sykin misa latająca jakaś będzie lanca. Oczywiście przydałem max-roll, bo na tym się będziemy skupiali. Raczej żebyśmy złapali max-rolla. Łotrzy, dodatkowy Przepraszam, dotyk zarazy, aspekt ofensywny co trzecie użycie rany kłutej, czyli puncture, to będzie podstawowy atak, który odsłania, jest nasycona trucizną o mocy równej 150 standardowej. To, o, to też jest dobre, bo my ciągle używamy tego auto atakuje, to ten... I to jest, jak traficie ten aspekt przy levelowaniu, jak najszybciej to pytarda, nie? Nawet może być najniższym rolem 100, to, jest, to jest w ogóle miazga, nie? dziejka oczywiście jakaś kappa będzie. Wolących symboli, aspekt ofensywny, aha, po wydaniu 100 do 200 punktów many, czyli czytaj max roll od 100, eee, many rzucenie następnej ściany ognia będzie darmo, aha, aha, i zniszczy ona nadchodzące niewielkie pociski, o wow, ja właśnie zawsze, zawsze mi to zastanawia, jak można spierdolić, Jedną klasę postaci w grze, ale wszystkim coś, coś dać fajnego, nie? Także coś, co kompletnie nie będzie używane. dobra. I ten unikat ten to. Ja pierdolę, jak w Diablo 2 znajdujesz okulusa, to jest hype, nie? Zwłaszcza na początku sezonu nowego. Jak zrobisz na koszu befa i ci okulus wypadnie, to ja pierdolę, to jest kosmos, nie? Od tutaj. <grybujesz> mi stwierdził, a w sumie była zawsze zbyt dobra, to. Albo jak to sformułowanie na Firechacie. Powrócą przedmioty znane z innych serii Czako, którego kurwa nigdy nie znajdziecie. 1 do 800 tysięcy i teraz znajdziemy Okulusa, który kurwa jest Łot. Teleportujecie w czarną dupę, nie. Mordo, jest nice. Dobra, popra poprawki błędów, no, czytamy. Usprawnienia dostępu. Wprowadzono różne usprawnienia z zakresu dostępności. Przede wszystkim wiele poprawek czytania ekranu. Które nie odczytywały określonych elementów. Ok, wyzwania, naprawiono błędy, które powodowały, że określone wyzwania nie zapewniały odpowiednich nagród, lub nie można było ich ukończyć. Naprawiono błędy, które powodowały, że niektóre wyzwania mogły zostać ukończone w niezmierzony przez twórców sposób. Naprawiono błędy, które powodowały, że gracze mogli uzyskiwać postępy w niektórych wyzwaniach dzięki działaniom innych graczy znajdujących się w pobliżu. Naprawiono wiele przypadków, w których aktywności, które powinny być, Wliczane do kryteriów niektórych wyzwań nie były zaliczane. Naprawiono błędy, które powodowały, przepraszam, powodował, że gracze nie otrzymywali powiadomień o ukończeniu wyzwania przez znajomego, akurat. Niektóre błędy i poprawki, no ale nic dobrze czytamy to. Naprawdę na błąd, który powodował, że wspaniałe osiągnięcia nie były uwzględniane przy obliczeniu procentu ukończenia wyzwań, wspaniałe osiągnięcia, ostateczna destrukcja pierwszej matki wymaga teraz zabicia bossa i glice z tego poziomu w pojedynkę, wyzwanie, milczenie jest piekłem pozostaje niezmienione. tudzież niezmienne. Naprawiono na błąd, który powodował, że wspaniałe osiągnięcia w gronie pierwszych i najczęściej. Najczęściej doświadczenie, najwcześniejsze doświadczenie, przepraszam, nie wyświetlały wszystkich tytułów, które zapewniały nagrodę. I oczywiście, jeszcze raz chcę powiedzieć, że wszystko jest pod filmikiem, podpisane, więc sobie możecie od razu bezpośrednio przeskoczyć. Dobra, lecimy dalej. Tryb współpracy. Naprawiono na błąd, który powodował. Nieprawidłowe działanie kamery, gdy gracze znajdowali się daleko od siebie w lokalnym trybie współpracy. Naprawiono błąd, który powodował, że pola konwersacji postaci niezależnych nak nakładały się na siebie, jeśli wielu graczy w lokalnym trybie współpracy rozmawiało z tą samą postacią niezależną w tym samym czasie. Naprawiono błąd, który powodował, że wewnętrzne spojrzenie łotrów zapewniało. Się tylko dla jednego z graczy w sesji w trybie współpracy. Naprawiono błąd, który powodował, że wyzwaniem roczny potencjał było zaliczane obu graczom po jego ukończeniu, niezależnie od postępów drugiego gracza. Naprawiono wiele przypadków, w których postęp zadań nie był prawidłowo synchronizowany lub postęp zadań mógł być zablokowany dla graczy w lokalnym trybie współpracy. Naprawiono wiele błędów występujących podczas przerywników filmowych ugrających w trybie współpracy. Teraz przejdziemy do podziemi. Naprawiono błąd, który powodował, że gracz nie mógł otrzymać wystarczającej ilości animusa, aby przejść przez podziemia uświęconych Osarią. Spoko, nie miałem takiego buga, nice. Naprawiono błąd, który spowodował duplikowanie się kamieni rzeźbi rzeźby w podziemiach wieńczących upadło się tynia, błąd, który powodował, że afiks regeneracji potworów w podziemiach koszmarów wpływał również na budowle w tym podziemiu. Naprawiono błąd, który powodował ciągłe odradzenie się wrogich, kozło ludów i powłóczących zwłok w podziemiach porzucanych kamieniołom. Naprawiono błąd, który powodował, że Wrodzy, strażnicy nie mieli broni w podziemiach bastion wiary, na pewno błąd, który powodował, że czasami nie można było ukończyć podziemia podziemi, Bastion wiary, na pewno błąd, który powodował, że gracze mogli odrodzić się z barierą w podziemiach wieńczących, Upadła świątynia. Na pewno błąd, który powodował, że mapa podziemia katedra krzyżowca była niekompletna, jak i w ogóle bagi. nawet nie wiedziałem, że takie były naprawiono błąd. <laughs> jak gdzieś nie masz mapy, Elo, pewno błąd, który powodował, że klątwa. Gnuśności i klątwa słabości kumulowały się nawet wtedy, gdy gracz był martwy w podziemiach wieńczących upadłej świątyni. Naprawiono to spoko musiało być na escie. Dalej się kumuluje, wstajesz, dalej bijesz. Naprawiono wiele przypadków, w których nie można było przejść przez mgliste drzwi w niektórych podziemiach. Tak miałem też taki błąd na becie. Naprawiono błąd, który podał, że afiks ciernie potworów w podziemiach koszmarów odbijał. Obrażenia fizyczne teraz będzie on prawidłowo odbijał obrażenia niefizyczne. Naprawiono na błąd, który powodował, że krwawe wrzody nie pojawiały się prawidłowo w podziemiach koszary. Kor Dragon naprawiono na błąd, który powodował, że pułapki zadawały więcej obrażeń niż zamierzono. Naprawiono na błąd, który powodował niespójne skalowanie podziemiów w podziemiach wieńczących na poziomie setnym. I naprawiono błąd, który powodował, że przebudzone glify nie pojawiały się, jeśli przywódca e, drużyny opuścił podziemia przed jego ukończeniem. Bardzo dużo w których kompletnie pewnie większość z nas nawet nie wiedziała, że są. E, także lecimy dalej, myjmy to z głowy po prostu. Rozgrywka, barbarzyńcy. Także to omijam kompletnie, tą rozgrywkę. Barbarzyńcy, druidzi, nekromanci, łodszy, przechodzą tylko do czarodziejki, tudzież czarodziejów. Naprawiono błąd, który powodował, że efekt zaklinania ognistej wiązki nie przyczynił się do efektu mocy pasywnej zapłon. Aha, to spoko. Naprawiono błąd, który powodował, że pasywne kumulacje generowane przez koniunkcję żywiołów mogły się częściowo resetować w nieoczekiwany sposób. No, nawet nie widziałem, że taki bug był. Naprawiono błąd, który powodował, że użycie głębokiego brozu uniemożliwiało uruchomienie efektu zaklinania lodowego odłamka. Naprawiono na błąd, który powodował, że aspekt kontroli stosował premię do obrażeń trzy razy w przypadku e, zamroczonych bossów. Naprawiono na błąd, który powodował, że aspekt grawitacyjny wydawał się słabszy e, na broniach dwuręcznych lub amuletach. Naprawiono na błąd, który powodował, że efekt zakinania laseryjnych błyskawic nie zapewniał premii do namierzania e, wizualnego i mógł niespodziewanie zanikać. Tak, właśnie chodzi o to, że tak właśnie było, że ta na błyskawica leciała gdzieś w dupę po prostu, za przeproszeniem. Naprawiono na błąd, który powodował, że spopielenie kosztowało 30 punktów many po użyciu, oprócz stałego kosztu many związanego z podtrzymywaniem. I tak spopielenie dalej jest z dupy, nikt tego nie będzie używał. Spopielenie zużywa teraz manę tylko wtedy, gdy jest podtrzymywane. Nie wiem, może z nudów ktoś to będzie testował. Dobra, lecimy na ogólne. Naprawiono na wiele przypadków, w których gracze mogli mogli nienaturalnie teleportować się podczas starć z bossami. Naprawiono błąd, który powodował, że ze skrzyń w zachodnich szlakach można było wchodzić w interakcje w nieskończoność. Naprawiono błąd, który uniemożliwiał interakcję z bohaterami niezależnymi e, Eric Manem w niektórych sytuacjach. Naprawiono błąd, który powodował, że zniszczone obiekty w świecie gry nie ulegały zniszczeniu podczas odskakiwania przez nie. Naprawiono wiele przypadków, w których gracz mógł unikać obrażeń od bossów, jeśli ustawił się w określonym miejscu. Naprawiono błąd, który powodował, że nie można było wchodzić w interakcję z fałszywymi relikwiami. Naprawiono błąd, który powodował, że potwory z Apiksem zimna, krwawienia, podpalenia lub spaczenia zabrażały graczy po jednym trafieniu po, przepraszam, jak koszmarów z Apiksem zaklęte zimno. Naprawiono błąd, który powodował, że potwory z zaklętym zimnem zamrażały graczy częściej niż zamierzono, zamierzono na wyższych w rangach świata. Naprawiono błąd, który powodował pojawienie się skrzyń, zapewniającej nieskończoność ilość łupów. Piekielne przypływy i pola nienawiści. Naprawiono błąd, który powodował, że gracz mógł otrzymać obrażenia od burzy ogniowej i piekielnego przypływu, gdy stał w Irland... Irlandai. Na pewno błąd, który powodował, że wrogowie, wskrzeszeni przez szamanów, ciągle opuszczali wynaturzone popioły w piekielnym przypływie. Na pewno błąd, który powodował, że seryjne błyskawice mogły odbijać się w nieskończoność między rzucającym zaklęcie, a innymi postaciami gracza stojącymi na polach nienawiści. Nawet pewno nie widziałem już taki bug był. Na pewno błąd, który powodował, że rozwiskrzona energia mogła trafić innych graczy w mieście pół nienawiści. Wiemy, szokujące. Naprawiono błąd, który powodował, że gracze nie widzieli innych graczy po podobnym wejściu do Azudy w strefie półnienawiści. Na pewno błąd, który powodował, że niektóre obszary w polach nienawiści były nieprawidłowo oznaczone jako miasto, przez co gracze nie mogli używać umiejętności, a jednocześnie mogli otrzymywać obrażenia. Dobra, przymioty i aspekty. Na pewno błąd, który powodował, że premia do redukcji kosztu pierścienia bezwzględnej mocy mogła niespodziewanie zanikać. Na pewno błąd, który powodował, że aspekt obrońcy uruchamiał efekty bariery po destrukcji zniszcz zniszczalnego przedmiotu. Na pewno błąd, który powodował, że pierścień nieszczęścia miał współczynnik. współczynniki. Na pewno błąd, który powodował, że rozżarzony kostur... Nie zadawał dodatkowych obrażeń wrogom ograniczeń kontroli, co jest nieodłączne dla wszystkich kosturów. Naprawiono błąd, który powodował, że każda interakcja w menu w postaci resetowała premię przyznawaną przez aspekt wewnętrzny spokój. Naprawiono błąd, który powodował nieprawidłowe skalowanie afiksu maksymalnego zdrowia na przedmiocie z zadania znak konklawę. Naprawiono błąd, który powodował zwiększenie mocy aspektu podczas ulepszenia przedmiotu u kowala. Wymagany poziom dla świętych przedmiotów będzie teraz ograniczony do 60, do, 60, do 60 levelu. To jest mega zajebiste, bo nie będą się teraz skalowały na setnym, tylko po prostu święte są na 60. Wymagany poziom dla przedmiotów starożytnych będzie teraz ograniczony do 80 levelu, także wszystkie przedmioty, które są e, starożytne znajdziemy na poziomie 80, więc super, mega fajnie Także Endgame, tak jak mówię, Endgame gry to jest level 85. Mamy szansę na wydropienie wszystkich najlepszych przymiotów w grze. Naprawdę błąd, który powodował, że unikatowe pierścienie objęcia matki nie aktywował poprawnie kilku zdolności. co super, to nie, że ten pierścień i tak był mega z dupy, ale jeszcze nie aktywował. No to, to jest ten pierścień, który przy użyciu umiejętności głównej regeneruje daną wartość punktów many. Max roll to jest 40% odzyskanej many przy użyciu umiejętności głównej, i jeszcze ta umiejętność główna musi trafić 5c, żeby odzyskać to, więc i to jeszcze eee... nie, nie, nie działało poprawnie, więc pozrzę 600. Dobra, potwory. Eee... Potwory. Naprawiono na błąd, który powodował, że rzadkie potwory upuszczały przedmioty o większej mocy niż zamierzono. Naprawiono na błąd, który powodował, że atak z wyskoku e, warga nie zadawał obrażeń podczas przenikania przez gracza. Naprawdę na błąd, który powodował, że potwór gór bezlitosny bez końca biegał w kółko. Ta, no to jest to zajebiste, to e, często te sytuacje miałem właśnie, że atakujesz go i on biega na około ciebie, no, no spoko w sumie, nic nie robię. Naprawiono na błąd, który powodował, że wzmocnia, wzmocniony byskawicami czempion kozło ludów nie zadawał graczy obrażeń. Naprawiono błąd, który powodował, że potwory z afiksem tłumienia były odporne na obrażenia zadawane przez umiejętności, które początkowo znajdowały się poza kręgiem niewrażliwości, na przykład gdy barwożnica rozpoczynał Rzucanie trąby powietrznej zanim znaleźć się w strefie tłumienia. Naprawiono błąd, który powodował, że klony potworów z afiksem tłumienia mogły również go posiadać. Naprawiono błąd, który powodował, że gobliny skarbniki zachowywały się niekonsekwentnie, jeśli początkowo zostały zatykowane z dużej odległości. Niekonsekwentnie, czyli po prostu było tak, że odpalały portal i uciekały sobie. Naprawiono wiele innych błędów, w wyniku których. Zachowywanie potworów nie działało poprawnie i w niektórych przypadkach mogło zostać wykorzystane zadania i wydarzenia. Naprawiono błąd, który powodował, że pasek postępu nie wypełniał się podczas wydarzenia obrożona karawana. Naprawiono błąd, który powodował, że gnijące reszki mogły pozostać bezczynne podczas wydarzenia spługawiona ziemia. Naprawiono błąd, który powodował, że wrodzeni pionie nie mogli pojawić się podczas wydarzenia starożytny obelisk. Naprawiono błąd, który powodował, że po pokonaniu przeszkód przez gracza potwory Bosy i bossy znikały podczas wielu wydarzeń. Naprawiono błąd, który powodował, że wykorzystanie, mm, przepraszam, że skrzynie promieniujące i większe promieniujące nie pojawiły się po ukończeniu wydarzenia. Wystraszone kości. Naprawiono błąd, który powodował, że nie można było ukończyć wydarzenia przeklęta skrzynia. Naprawiono błąd, który spowodował, że... Mm, Punkt odrodzenia na ziemi w HWZ, że znajdował się znacznie dalej niż zamierzono. Na pewno błąd, który powodował, że unikatowe topielce pojawiające się podczas wydarzenia, yy, niezapomniany brzeg, mogły być niewraźliwe na obrażenia. Ja sobie na chwilę tylko... A, już, już mnie wyrzuciło z gry, właśnie wiedziałem, że... Ale dobra, zaraz, zaraz, zaraz tam wyjdziemy z powrotem. Naprawiono błąd, który powodował, że unikatowe topielce pojawiły się podczas wydarzenia na zapomnianym brzegu. Mogły być na obrażenia. Naprawiono błąd, który powodował, że efekty afiksu tłumienia u potworów były aktywne na pojemnikach i mobilach w podczas zadania pozostałości. Naprawiono błąd, który powodował, że gracz mógł teleportować się przez starożytną bramę, co blokowało postępy podczas zadania sztur na bramę. Naprawiony błąd, który powodował blokowanie postępów podczas wykonania zadania ciało i krew. Naprawiony błąd, który powodował, że podziemia zadań nie restartowały się, jeśli powiązane zadanie było porzucone. Naprawiono błąd, który powodował brak śledzenia zadań, jeśli gracz ponownie wszedł do gry podczas wykonywania zadania przebierania kości. Naprawiony błąd, który powodował, że nie pojawiła się wystarczająca liczba potworów. Aby spełnić wymagania do ukończenia zadania, wygłodniała skrytka nekrolity. Naprawiono błąd, który powodował brak wrogów e, podczas przechodzenia przez podziemia zaginionej archiwa podczas zadania dziedzictwa magów. Naprawiono błąd, który powodował, że nie można było odczytać niepamiętej inskrypcji podczas wykonywania zadania przepowiednia z kości. Naprawiono błąd, który powodował, że postać gracza nie mogła Stanąć twarzą w twarz z postacią niezależną podczas inicjowania dialogów dla wielu zadań. Naprawiono błąd, który powodował, że duch bakiry mógł dużo tego nie, mógł, mógł pozostać widoczny po pokonaniu go podczas zadania klasowego Łotra prawdziwy potencjał, i naprawiono błąd, który powodował, że członkowie drużyny z zewnątrz mogli wpływać na postępy w zadaniu z, zła krwi. I naprawiono błąd, który uniemożliwiał graczowi Podobne wejście do obszaru Bosa po śmierci podczas walki z Eliaszem, w zadaniu przybijając przybijają zasłonę i naprawiono na różne inne błędy, w wyniku których postęp zadaniu mógł zostać zablokowany. Szczerze to yy, nikogo to nie interesuje, ale już yy, jak czytam, to będę czytał wszystko. Następnym razem, jak będę robił noty, to w sumie to powinienem razem przejść do meritum z czarodziejką, bo, bo to jest no dobrze, że to poprawili, ale tak naprawdę to. to nawet nikt nie, nie wie, co to za błędy były, chyba że ktoś trafił w taki błąd. Interfejs i wrażenia użytkownika naprawiono błąd, który powodował, że minimapa nie odzwierciedlała dokładnie świata gry podczas zadania: Ślepe Oko. Naprawiono błąd, który powodował, że mapa regionu Loch Raz z Kolgen była niekompletna. Naprawiono błąd, który powodował, że część mapy była niewidoczna w poziomiach e, wywyższony Teraz. Naprawdę błąd, który powodował, że tytuł Szalonego Bombiarza nie wyświetlał się dla wrogów spotkanych za pośrednictwem szeptu o tej samej nazwie. był błąd, który powodował, że artykuły na kanale Aktualności nie mogły być otwierane za pomocą naszej klawiatury. Naprawiono błąd, który powodował wysyłanie na czas komunikatu masz włączoną skrywką międzyplatformową za każdym razem, gdy cel zadania kampanii został ukończony. Mistrzowska mos pasywna przywódcy kultu nie pojawia się już. Nad wrogim stronikiem PvP naprawiono błąd, który powodował. Że premia z aspektu balistycznego wyświetlała na pasku premium plus zero do umiejętności zamiast plus dwa. Naprawiono błąd, który powodował niespójne sortowanie pieczęci między ekwipunkiem a skrytką. Naprawiono błąd, który powodował wymienianie zakładki społecznościowej w oknie edycji koła, akcji podczas nawigacji w kontrolerze. Naprawiono błąd, który powodował, że ilość złota nie wyświetla się prawidłowo podczas handlu du dużymi jego ilościami. Naprawiono błąd, który powodował, że numery porównawcze przedmiotów były niedokładne, jeśli dany przedmiot miał osadzony w gnieździe klejnot, który Przyznawał współczynnik obecny również bazowo w przedmiocie. Naprawiono błąd, który powodował nieprawidłowe wczytywanie obrazu na kanale aktualności w menu głównym. Na pewno błąd e, związany z funkcją e, pineski mapy. A to było fajne, jeżeli e, będzie można w dungeonie sobie to włączyć, żebyśmy mieli pokazaną ścieżkę, jak włączymy pinaskę, to było fajnie, bo tego nie widać normalnie w Dungeonie, a miejmy nadzieję, że teraz może zobaczymy. Naprawiono błąd, który powodował nieprawidłowe wyświetlenie znaczników, zadań i szeptów. Wprowadzono różne ulepszenia spójności i przejrzystości komunikatów, opisów, umiejętności i podpowiedzi. Wprowadzono różne inne ulepszenia interfejsu i wrażeń użytkownika. Pozostałe poprawki. Naprawiono błąd, który błąd, który powodował, że muzyka ukończona po pokonaniu skąstwa mogła zacząć przy, grać przed pokonaniem bossa, zawsze potwierdzajcie swoje zabójstwo przed świętowaniem wędrowcy. A generalnie, Jesus, w ogóle muzyka w tej grze to jest w ogóle jakaś makabra i masakra, to powinny być w ogóle do wyboru soundtrack z Diablo 2 i Diablo 1, albo i nawet z Diablo 3, w ogóle czegoś takiego nie ma, więc moim zdaniem ogólnie dali dupy z tym. Naprawiono Błąd, który powodował, że gracze nie mogli wysyłać zaproszeń do znajomych na batelecie grających na konsoli. Naprawdę na pewno błąd, który powodował, że gracze mogli potwierdzić, czy tryb hardkorowy jest włączony po zalegowaniu się nową postacią. Naprawdę na pewno błąd, który powodował, że gracze, którzy nie odblokowali wyższej rangi świata, mogli zostać zaproszenie do drużyny wyż, wyż, e, z wyższej rangi. Naprawdę na błąd, który powodował, że gracze nie mogli przenieść przywódca klanu. Naprawdę na pewno błąd, który powodował, że nadawca zaproszenia do drużyny nie był informowany o nie. Po niepowodzeniu zaproszenia z powodu niezgodności z postępem prologu kampanii. Naprawdę na pewno błąd, który powodował duplikowanie buci na fajna wy przy rywniku filmowym, w którym gracz ją podnosi. Naprawdę na pewno błąd, który powodował, że Wien, błąd meshipa nie wydawał dźwięków. O, przejebane. Naprawdę na pewno błąd, który powodował brak dźwięku, gdy lorad budził meshipa kopniakiem. A tam nie ma dźwięków. Wprowadzone różne inne ulepszenia. No to nice, dobra. zmiana ekranu przyzwania. Wraz z premierą sezonu Pugawcy dodaliśmy więcej dynamicznych ekranów czytywania. Obejmuje to dodanie większej liczby zasobów do ekranów czytywania, takich jak postać gracza. Zmiany rozgrywki i ogólne. Odblokowanie ołtarza Lilith ma teraz zastosowanie do całego świata. Więc elegancko, Odblokowanie ołtarza Lilith ma teraz zastosowanie do całego świata. Odkrywanie mapy ma teraz zastosowanie dla całego świata. Szepty nie będą już nagradzane pyłem pieczęci. Znacznie poprawiono ogólną jakość łupów, zmniejszonych skrzyń. Ta, bo to była kappa, tam wiecie, kupujecie ten klucz za stówkę oboli, a tam zawsze żyły to przedmioty, wypadają wydłużono. Czas działania mocy opuść podziemia z 3 sekund do 5 sekund. E, ogólnie rzecz biorąc zmniejszyliśmy tendencję wielu potworów do poruszenia się podczas walki, dzięki czemu postacie walczące wręcz nie muszą tak często ścigać swoich wrogów. Dodatkowo, przepraszam, dodano obsługę kontrola bezprzewodowego PS5, Duo, Sense, czy dla komputerów PC. No i spoko, fajnie. ktoś gra na PC, to sobie może podpiąć pada. Odblokowanie ołtarza Lilith ma teraz zastosowanie do całego konta. Fajnie. Więc generalnie wszystkie te filmy, które były na YouTubie, że musimy wejść i każdą postacią nie mają żadnego sensu, tak, bo odblokowanie ołtarza i ma teraz zastosowanie dla, do całego konta, więc... ej ja i tak bym zrobił tego reloga. Odkrywanie mapy ma teraz zastosowanie do całego konta. Chociaż nie, no, jeżeli mamy to w tak, to raczej nie musimy. Dobra. Eee... Rangi świata. Rangiem świata 2 wzbogacono o następujące premię, Dodatkowe złoto zwiększone z 15% do 20%. Fajnie. Trochę więcej golda. Potwory upuszczają... Teraz o 15% więcej przedmiotów na no, Ingit. Nice, większa szansa, że coś wypadnie. Fajnego. Komentarze twórców ogólnie rzecz biorąc: podoba nam się sytuacja rangi drugiej, ale zwiększymy częstotliwość pojawienia się nagród, aby lepiej dostosować je do poziomu trudności. Wow. Seriously? Skalowanie poziomu w podziemiach i większości obszarów świata zostało dostosowane w 3 i 4. W 3 i 4. randze świata. Potwory. Zaczną pozostawać w tyle za graczem po osiągnięciu określonego poziomu, maksymalnie do pięciu poziomów. Zmiana ta nie ma wpływu na bossów świata, wydarzenia legionowe, pola nienawiści, pikielne przypływy ani podziemia koszmarównej no IGI. Dobrze, bo prawda jest taka, że i tak jedyne co będziemy farmić, to będziemy farmić pikielne przypływy, żeby stwory były wyższe od naszego poziomu, więc i tak zawsze, zawsze sukcesywniej będziemy łapali co doświadczenie, więc się nie ma co przejmować, że potwory w innych lokacjach zostaną w tyle, bo. I tak będziemy farmić Nightmare Dungeony i Hell Tight Eventy, czyli Blikiel, przypływy i podziemia koszmarów. Komentarz twórców chcemy dać graczom lepsze poczucie progresji, mocy i panowania nad światem, jednocześnie wciąż stawiając przed nimi wyzwania dzięki ustrukturyzowanym aktywnościom w rozgrywce postfabularnej. Także generalnie zajebiście, fajnie, tam po prostu jak po świecie będziemy biegali, to te swory będą słabsze, więc generalnie będziemy po prostu te traszmoły mogli tam bardzo szybko zabić. A tak, taka jest prawda, że i tak. W ogólnym rozrachunku cały endgame opiera się na Helltight eventach i e, na Nightmare Dungeonach, czyli jeszcze raz piękne przepływy i podziemia koszmarów. Przy, przykład rangi świata trzeciej, przykład trzeciej rangi świata. Tier 3. Jeśli poziom gracza jest niższy niż 55, poziom potwora wynosi 55. Jeśli poziom gracza wynosi 56, 60, poziom potwora wynosi 55. Jeśli poziom gracza wynosi 61, poziomy, poziom potwora wynosi 56. Jeśli poziom gracza wynosi 62, poziom potwora wynosi 57. Od tego momentu poziom potworów będzie zawsze wynosił minus 5, aż do osiągnięcia maksymalnego poziomu potwora 70 w radze Świata 3 Ale tak jak mówię, ja to wszystko przeczytam, ale to nie ma żadnego znaczenia kompletnie, bo tam w tych lokacjach, gdzie będziemy farmili, to te stwory będą zawsze wyższe od naszego poziomu, więc będziemy zawsze zdobywali więcej doświadczenia. Czy poziomy wyżej mamy plus 25% do doświadczenia, od aktualnego doświadczenia, które zdobywamy, niezależnie od rangi, na której jesteśmy e, świata. No, Mam Tier 4. Jeśli poziom gracza jest niższy niż 75% potwory, potwory, e, poziom potworów wynosi 75. Jeśli poziom gracza wynosi 76-80, poziom potwora wynosi 75. Jeśli poziom gracza wynosi 81, poziom potwora wynosi 76, jeśli poziom gracza wynosi 82, poziom potwora wynosi 77, and so on. Do tego momentu potwory zawsze będą miały poziom minus 5. Także generalnie e, tier 3, jeśli poziom gracza jest niższy niż 55, czyli wjeżdżamy sobie czarodziejką w Chain Lightning na 45, to będziemy łupali stwory na 55. Więc ja teraz aktualnie jak wjechałem z 47, to stwory są... 8 poziomów wyżej, więc bardzo fajnie, bo będzie można łapać expa dużo, ale też niekoniecznie musimy przychodzić na tier 3 jeżeli nie jesteśmy w stanie. Co to znaczy? To znaczy, że możemy eksploitować capstone dungeon do momentu, w którym czujemy się tak, że po prostu te stwory z poziomem 55 nie będą nam sprawiały trudności. Załóżmy, że eksploitujemy non-topper capstone dungeon i go nie wykonujemy do końca tylko po to, żeby farmić non -top. Więcej doświadczenia. A już z jakim levelem go ukończycie, to jest wszystko zależne od Was. Dobra, doświadczenie. Znacznie zwiększone nagrody w postaci doświadczenia za ukończenie szeptów w rangach świata 3 i 4. Komentarz twórców. Założyliśmy, że premia do doświadczenia za zabicie potworów wyższego poziomu rośnie zbyt szybko w porównaniu do jego trudności. Nadal chcemy nagradać graczy za podjęcie tego wyzwania, zachęcając ich do wspólnego zdobywania poziomów zamiast zabijania wrogów przez jednego gracza, podczas gdy inni członkowie je jego drużyny czeka przy wejściu do podziemi. Aha, dobra, okej. Okay. Zdobywanie poziomów zamiast zabijania wrogów przez jednego gracza, podczas gdy inni członkowie czekają po prostu sobie przed wejściem do podziemi. E, dobra. Dostosujemy nagrody w postaci dodatkowego doświadczenia za zabijanie potworów o poziomie wyższym niż poziom gracza. Premia przed, sezon przed sezonem plugawców. Jeden do to poziomu 15, 20, 25. Po sezonie plugawców tutaj premię za każdy poziom do 10 poziomów przed jeden poziom plus półtorej, 10 poziomów 15% Także stras drastycznie jest nerfione, więc generalnie i tak i tak jest dużo do Expa już nie tak jak było że 15% 20-25. Wyższy niż poziom gracza premię przed sezonem a to jest, to wszystkich to będzie dotyczyło teraz. Ja myślałem, że tylko, że w party. Jeszcze raz, no spokojnie, bo tak szybko to przeczytałem. Znacznie zwiększone nagrody w postaci doświadczenia za ukończenie szeptów na rangach świata. Dobra, to ok. Dostosowujemy nagrody w postaci dodatkowego doświadczenia za zabijanie potworów o poziom wyższy niż poziom gracza. Mieliśmy 15,25 na trzecim o 25, a teraz mamy 15. Eee, to to jest... To jest mega z dupy, to teraz nie ma znaczenia w ogóle. To będzie po sezonie plugawców 1,5 premii za każdy poziom do 10 poziomów. Mhm. No nie, no to ogólnie. Nie jest dla mnie to jakiś super istotne, żeby teraz po sezonie plugawców to ma być. Nie będzie dla mnie to mega istotne w ogóle, żeby zdobywać, wiecie, 4,5% doświadczenia, więcej 3 poziomy wyżej, więc generalnie najlepiej jest po prostu bić chory, sezonie plugawców na tym samym poziomie, na którym e, gramy. Lub po prostu bić te stwory, które nie dają, z którymi nie mamy problemu, żeby je zabijać, więc nawet jak one są 10 poziomów wyżej, to je tylko zabijamy z tego tytułu, że możemy je zabić, a nie do żeby mieć więcej doświadczenia. Dostosowujemy również nagrody w postaci doświadczenia za różnicę poziomów potworów na wyższych rangach świata obecne kompensacje rang świata, ranga świata 2 do 3 plus, ranga świata 3 do 10 plus, ranga świata 4 do 100 plus, aha I będzie ten eks zdobywany Więcej będzie tego expans, zależy ile poziomów wyżej będziemy bić. Zmieniamy to na rangę świata plus 3, ranga świata 3, 3 do 6 i ranga świata, świata 4 do 10. Na przykład jesteście na poziomie pierwszym, wasi znajomi przynoszą, przynoszą was do rangi świata 4 i zostawiają przy wejściu do podziemia. Zaczynają zabijać potwory z tego poziomu. Przez sezony plugawców otrzymujecie plus 25%. Potwora z poziomu po sezonie plugawców otrzymujecie za potwora 11 poziomu hmm, przez 15%, czyli dalej to będzie wszystko działało, tylko nie tak fajnie jak było. Piekielne przypływy, komentarze twórców. Chcemy zwiększyć niebezpieczeństwo rozgrywce w piekielnych przypływach, czyniąc potwory nieco bardziej wymagającymi, a udręczony dar tajemnic trudniejsze do otwarcia. Potwory piekielnego przepływu są teraz o trzy poziomy wyższe od gracza zamiast dwóch, no to spoko, bo to zawsze o to chodziło, żeby pójść, żeby te potwory były silniejsze, żeby więcej expa dostać, tylko że ten exp zostanie znerfiony drastycznie. Koszt skrzyni uderzecznego daru tajemnic został zwiększony ze 175 do 250 wynaturzonych popyłów. Jezus Maria, nie to, że już i tak znerwili ten drop rate tych rare uników, to jeszcze teraz 250? To masakra jest w ogóle. Wszystkie interaktywne obiekty w strefach piekielnego przepływu mają teraz niewielką szansę na pozostawienie wynaturzonych popiołów. Dobra, okej, okay. zmiany balansu. Jest, dotrwaliśmy, doszliśmy. Jesus. masakra, ale to jeszcze, to jeszcze będzie dużo, Jeszcze tak? Czarodziej i ogólne utwory, afiksy. Dobra. Już, już z górki, już z górki. <grym> Dobra, zmiany balansu, komentarze twórców. Gdy nasza społeczność kontynuuje. Walkę z płonącymi piekłami, konfiguracje e, postacie u nowych graczy nie zaprzestają nas zadziwiać. Teraz u czerwiki, zdecydowaliśmy się skupić zmiany balansu z nowych bogasów na wyraźnych różnicach w przedmiotach. By the way, no jest jeden nerf na czerwis taki po piździe FS, zaraz do tego dojdziemy, a nie na przykład przy cech klasowych. Zmiany w klasach koncentrują się głównie na tym, żeby dojebać czarodziejkę. Niemniej jednak na numerycznym zwiększeniu, ulepszeniu umiejętności i legendarnych aspektów, które e, gracze nie uznali jeszcze za atrakcyjne, bo kurwa nie są. To jak mogłem je uznać, że są? się kurwa jakoś... No... Dajcie tam jakiś power boost do tego, to będziemy używać. E, ponadto zmieniliśmy glify mistrzowskie obrażeń od trafień krytycznych, aby wzmocnić wszystkie obrażenia, zamiast tego umiejętności głównych w celu Udostępniania większej ilości strategii i konfiguracji. No tak, Temia about co zobaczymy, jak to jest. Zpierdolam pewnie kłopoty, jak zwykle. Istnieje również kilka obniżek współczynników klasowych ze źródeł, które zapewniają ekstremalne ilości obrażeń, leczenia lub nieustępliwości, ogólnie rzecz biorąc, wolimy, aby zmiany dotyczące konfiguracji posta postaci były premiami, a nie obniżkami, ale, zdał, ale uważamy, że niektóre zmiany są. Konieczne dla ogólnego stylu gry. Diablo 4 to gra, która nieustannie ewoluuje wraz z kolejnymi sezonami, w związku z czym wprowadzane przez nas poprawki będą również ewoluować. Fajnie, fajnie, w ogóle co to jest kurwa za zdanie w ogóle. Diablo 4 to gra, która nieustannie ewoluuje wraz z kolejnymi sezonami. Jak kurwa ewoluuje, jak sezon się skończy, będzie drugi i to wszystko, co jest mechanika, wypierdolici w kosmos, a jedyne co w chwili obecnej, to wszystko, co czytam. To jest okant z dupy. Tutaj wszystko praktycznie co przeczytałem, cały patchnoty, to się tak naprawdę nie nadaje do czytania ani do słuchania, bo jedyne co nas interesuje, to jest tylko ten wstęp. Sześć przedmiotów unikalnych, nowe aspekty legendarne, reszta ten cały bać w sumie na chuj czytałem. W ogóle mówię, dobra, chuj, już przeczytam, dlatego nie lubię robić patchnotów. No to kurwa nikogo nie interesuje, jest totalnie spizdy. I teraz tutaj mamy e, już po przejechaniu tego, to, bo doświadczenie jest istotne, Ranga świata też jest istotna, to, to akurat jest tutaj istotne. Doświadczenie piękne przepływy i zmiany balansu, ale to zdanie mózg rozjebane. Diablo 4 to gra, która nieustannie ewoluuje wraz z kolejnymi sezonami. Jak kurwa ewoluuje, jak wypierdalacie cały content sezonu pierwszego, który, w sumie to jest tylko jedna rzecz, te kamyki i, te, i to nie będzie dostępne. To by ewoluowała, jakbyście to zostawili i mielibyśmy drugą jakąś mechanikę z jakimiś innymi rzeczami. Więc ja rozumiem, że im chodzi po prostu o to, że błędy będą poprawiać, ale w chwili obecnej samo poprawienie błędów to nie jest zbyt wystarczający bodziec, do którego można grać dłużej niż, nie wiem, jeden weekend w Diablo 4 na jednym sezonie. Dobra, przechodzimy teraz do rzeczy, która w tym filmie będzie najciekawsza. Będziemy omawiali czarodziejka, umiejętności. Zwiększone obrażenia zadawane przez wzmocnione wiązki błyskawic z 24% do 30% i teraz czerpią one korzyści z rangi umiejętności. Fajnie, bo też ten build chce zrobić wiązkę błyskawic. Może się uda na tym go zrobić, to na gram pokażę i będzie nice. Zwiększono redukcję obrażeń destrukcyjnych wiązek błyskawic z 20% do 25%. Zwiększono redukcję obrażeń destrukcyjnego spopielenia z 20% do 25%. Ja to wszystko ominę, bo tak tego nikt nie używa, niemniej jednak to nie ma żadnego też jakby znaczenia na wszystkie buildy, którymi będzie grali z perspektywy czarodziejki. Usprawnione lodowe ostrza, używając uży, la, umożliwiając graczom szybsze działanie po ich użyciu, zwiększono wstępne obrażenia wiązki z 10% do 18%. Zresztą znaczy, jakieś to nie jest istotne, zwiększono maksymalną regenerację manę czarowniczej ściany ognia z 25% do 300%, jak też gra wolem, nie jest to jakiś super boost. Naprawdę, nawet tego nie odczujecie. Zwiększono redukcję kosztu manu umiejętności głównej czarownicy zamieć z 10% do 20%, to jest fajne. Redukcję kosztu manu umiejętności głównej czarownicy zamieć, więc fajnie. Zwiększono redukcję czasu odnowienia najmniejszego głębokiego mrozu z 50% do 100%, no okej, okay, dobra. Też jakoś to nie grzeje ani nie ziemi mocy pasywne i to co jest tutaj najważniejsze w tym wszystkim, także tutaj użyję też gry do tego, żeby to wszystko fajnie przedstawić. Panowanie nad żywiołami wpływa teraz również na umiejętności mistrzostwa, a nie tylko na umiejętności główne. I teraz odpalimy sobie grę. Będziemy sobie czarodzieliczką i wszystko pokażę z perspektywy panelu w grze, bo to już jest wszystko zpatchowane, zaupdate'owane, więc... Zobaczmy, zagłębmy się w to, jak Spierdolili postać, która i tak nie ma super DPS-u. Nie, śmieję się. Ogólnie jest jeden nerw taki, co Czarodziejka dostała po pizzie, ale też, jakby z tego tytułu nie ma co płakać. Dobra, także to, co przed chwilą przeczytałem, to. Jest panowanie nad żywiołami. Twoje umiejętności główne oraz mistrzostwa zadają obrażenia zwiększone o 3%. Jeśli podczas ich użycia masz ponad 50, masz ponad 50 punktów many, to jest mega petarda, bo były tylko umiejętności główne, a teraz są umiejętności mistrzostwa. I w bildzie, którym wszyscy będą grali najprawdopodobniej na początek sezonu, czyli chain lighting i niestabilne prądy, ogólnie jest tak, że po odpaleniu niestabilnych prądów nie musimy mieć many kompletnie, żeby atakować, więc generalnie przez 10 sekund będziemy mieli zwiększone obrażenia, jak damy tu 3 punkty to o 9% będą zwiększone obrażenia ogólne, więc warto zainwestować 3 punkty na endgame tutaj w panowanie nad żywiołami, żeby mieć po prostu potężniejszą postać i będziemy lepiej wykonywali speed farmę. Dobra. Wydłużone czas działania potężnego znaku ochronnego z 3 sekund do 9. Dalej to będzie raczej z dupy potężny znak ochrony po użyciu umiejętności innej niż podstawowa zyskujesz pewnie 2% do odporności na wszystkie żywioły oraz dodatkowo 1% do odporności na żywioły tej umiejętności. To było 3 sekundy, teraz jest 9 sekund. Dalej nie polecam tego używać, chyba że z nudów nie macie w co dać, ale i tak czytaj punkt pierwszy Endgame'owy bil to jest 85 i mamy robić speed farmę żeby znajdować jak najszybciej przedmioty i dzięki temu. Że sukcesywnie znajdujemy bardzo dużą ilość przedmiotów. Może jakimś cudem znajdziemy ten nasz głosu przedmiot, wiecie, Uber Uber Unik. Dobra, przechodzimy dalej. Wydłużono czas działania bariery ochrony z 2 do 3 sekund. Fajnie. Bardzo lubię w ogóle używać wszystkich trzech skili w umiejętnościach przyzywania, i chodzi o koniunkcję żywiołów, tarcze many i ochronę. To że chodzi o to, że. Bariera ochronna, czyli ten skill tutaj, był na 2 sekundy, teraz na, na 3 sekundy. Użycie umiejętności z czasem odnowienia zapewnia ci barierę o mocy równej 30% maksymalnego zdrowia. Było na 2 sekundy, teraz jest na 3 sekundy. Więc bardzo e, fajny, pozytywny upgrade e, dla czarodziejki. Wszystkie oczywiście e, rzeczy. Z użyciem bariery, czy to aspekt legendarny nałożony na jakiś przedmiot, który powoduje, że zwiększone obrażenia są o 25%. Kiedy mamy barierę, to fajnie, będziemy tą barierę mieli lekko dłużej. Ja i tak uważam, że 3 sekundy to jest mało, że to powinno być lepszego boosta, ale lepiej, że jest taki, niż jakby żaden nie miał być. Zwiększono redukcję obrażeń na sekundę zadawanych przez koniunkcję żywiołów z 1, 2, 3 do 3, 6, 9. Zwiększono redukcję obrażeń na sekundę zadawanych przez koniunkcję żywiołów z 1 sekundy, 2 sekund, 3 sekund do 3, 6, 9. To jest petarda, to jest mega w zajebiste. Teraz dzięki temu możemy dać tylko jeden, śmiało jeden punkt i... Nie musimy się obawiać. Zobaczcie, zyskujesz premię 3% do redukcji obrażeń zadawanych przez wrogów elitarnych za każdą sekundę, kiedy nie otrzymujesz od nich obrażeń. Maksymalna premia wynosi 40% i to teraz się skaluje 36912N so on. a wcześniej było 1 2 3. Więc teraz jak będziecie mieli na trzecim poziomie, no to też będzie fajnie 91827, więc też nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tutaj trzy punkty dać, jeżeli będziecie chcieli faktycznie robić e, jakiś high tier content na dungeonach, najpierw dungeonach, bo e, zawsze będziecie mieli te 40%, jak was będzie chciała elita łupnąć, więc to jest super, mega fajna sprawa. Jak dostaniecie strzał, to to się będzie skalowało od sekundę o tą wartość, którą tutaj macie, czyli tu będzie 369, e, tak jak wspomniałem, więc, więc fajnie, fajnie, naprawdę super sprawa. Zwiększono redukcję obrażeń od tarczy z 50-15, też już nie mamy ranka i Point taktyk tak, tylko już mamy 7-14-21. To też jest mega petarda, bo wszyscy stykali właśnie jak ta czarodziejka jest papierowa. A teraz zobaczcie, wszystko idzie w dobrą stronę, także... E, już mamy 21% redukcji obrażeń. Za każdym razem, gdy wydasz 100 punktów many, zyskujesz 21% redukcji obrażeń na 5 sekund. Mega petarda, zajebiście, jestem zadowolony. Także czarodziejką można grać non-top. Zmniejszono premię do obrażeń krytycznych, pochłaniająca pożoga. No i tutaj, akurat, nie jest to zbyt sympatyczne. Z 10, 20, 30 na 7, 14, 21, ale to też, jakby, nie jest aż tak super, mega istotne. Chodzi o to, że um, pochłaniająca pożoga zadajesz obrażenia od trafień krytycznych zwiększone o 21% podpalonym wrogiem. Okej, okay, są zmniejszone, ale ten drugi nerf ja pierdola, nie? Ten drugi nerf to jest, to jest masakra. To, że mieliśmy. Mieliśmy obrażenia 10, 20, 30%, teraz mamy 7, 14, 21, więc generalnie 21 i tak z amuletu wykręcimy 4 do levelu, więc to tak ładnie podkręcimy, więc tam się nie obawiajcie, i tak wykręcimy tyle, co mamy wykręcić. Niemniej jednak zmieszono premię od obrażeń, od trafień krytycznych zadawanych unieruchomionym przez, przez pochłaniającą pożogę. Eee, już nie ma rozpierdolu 25, 25, 50, 75, tylko jest skalowanie o 10%. Co jest smutne, ale chyba bizartogarną, że jak ludzie z amuletów kręcą o 25-4 do poziomu, to mają 100% więcej i nie mają 75, tylko mają 175% większości obrażeń krytycznych. I tak powinno być! Nie wiem, na chuj to w ogóle znerfili. Nie wiem, na chuj to w ogóle znerfili. Więc teraz generalnie z tego tytułu, jakże, zajście epickiego nerfa, no to mamy teraz tak, że to się skaluje co 10, czyli jeśli także unieruchomieni, jeśli są także unieruchomieni, premia ta wzrasta do 30%. Eee, więc... No, co, co mam powiedzieć? To no było 75 jest 30, nie? Więc było skalowanie o 25 jest skalowanie o 10. No sami musicie sobie tutaj to przecałkować w pamięci, bo to... No nie no, szkoda, szkoda, no. Szkoda, bo to były potężne krytyki. Um, ale tak dalej. Ja nie będę nigdy zły, jak nawet jakikolwiek nerfy, bo to jest akurat tutaj najbardziej po pizzie, że czerwika teraz została, ale... Nawet nie jestem z tego tytułu jakoś super mega zły, przedstawiam wam jak to jest. Natomiast czytaj punkt pierwszy. Chodzi o to, żeby szybko farmić na 85. levelu. Jakby kiedyś kurczę zrobili jeszcze, że cooldown jest skręcony na teleport i to by było wszystko, żeby ta czarodziejka po prostu była tylko szybsza movement speed, a reszta nie ma znaczenia. Niemniej jednak te krytyczne obrażenia, bardzo potężne, które moglibyśmy nakładać na potworach elitarnych starając się robić jak najwyższy content, no to już nie będą tak potężne, tak? Bo tam na walce na Uber uberbosach to i tak musimy poczekać, żeby stagger wjechał, żeby było ogłuszenie. Dobra, zwiększono regenerację many od płomiennego uderzenia. Ten skill był zawsze z dupy. 10, 20, 30 i teraz jest 10, 30, 45. I teraz sobie musicie zadać pytanie, czy na 30%, na których i tak nie czuliście, że mana się regenerowała, to czy te 15% coś zmieni? Odpowiedź brzmi nie. Więc dalej ten skill jest z dupy. Płomienne uderzenie. E, zabicie podpalonego wroga zapewnia Ci premium 15% do regeneracji many na 3 sekundy. Więc generalnie 45% do regeneracji many na 3 sekundy. Ja nie mówię, że tego nie można przetestować, że nie można używać, ale w ogóle w rachunku Na konkretnym bildzie na levelu 85 to raczej mamy na to wyjebane, żeby to używać. Zwłaszcza w bildzie, w którym tak naprawdę nie potrzebujemy many. E, bo niestabilne naprawdę nie potrzebują many, a będziemy mieli non top. Możliwość spamowania niestabilnych prądów, więc. E, nie będzie nam potrzebna regeneracja many z tytułu używania wszechobecnej obecnej energii. Ale to wszystko będziecie mieli w czwartek e, rano. Także zapraszam na film, bo jest petarda. dziejeczka jest. Ło! Petarda, mega kosmos. Dobra. Lecimy dalej. Mistrzostwo gliw zniszczenia wpływa teraz na wszystkie obrażenia zamiast tylko na umiejętności główne zaklinanie, zaklinanie iskry, ma zwiększoną szansę na utworzenie roziszczonej energii z 10% do 14%. Bardzo fajna sprawa. Jak nie będziecie chcieli grać hybrydówką, można to sobie wstawić, żeby mieć jeszcze lepszy, szybszy movement speed, bo taka jest prawda, że nie trzeba grać hybrydówką, można sobie dać więcej rozjiszczonej energii. Więc to zaklinanie jest mega zajebiste. Szkoda, że daje że tylko 14%, ale lepiej 14 niż 10%. Zwiększono na rzucenie zaklinania, zamrożenie tej kuli, a ja może jeszcze się odniosę do tego. Zaklinanie iskry, e, zaklinanie iskry ma zwiększoną szansę na utworzenie roziszczonej energii. E, dlaczego to będzie szybszy movement speed? Bo ktoś się może zastanowić, ale jak? roziszczona energia, szybszy movement speed. Generalnie. Budowa czarodziejki na osiemdziesiątym piątym, już dobrze ubrana, nie będziemy się bawili w Mistrzostwo Wyra, które zwiększa obrażenia od błyskawicy tylko sobie przestawimy na wszechobecną energię, a wszechobecna energia generalnie Powoduje to, że roziszczona energia trafia jednego dodatkowego wroga. Za każdym razem, gdy roziszczona energia trafia przeciwnika, czasy odnowienia Twoich umiejętności porażenia zostają skrócone o 0,1 sekundy albo 0,25 sekund w przypadku wrogów elitarnych, co w ogóle ogólnym rozrachunku powoduje to, że będziemy mogli praktycznie spamować systematycznie niestabilne prądy i wtedy niestabilne prądy spamują każde obrażenie, każdą umiejętność błyskawicy za darmo, tylko używamy auto ataku, ale najważniejszą rzeczą w tym bildzie będzie to, że będziemy mogli spamować notap napierdalać teleportację. I to jest mega mózg rozjebany, mega petarda w chuj. I oczywiście też będziecie chcieli sobie ustawić na mistyczną teleportację. Przez 4 sekundy po teleportacji rozliczona energia trafia dwóch dodatkowych wrogów, więc czytaj więcej trafionych wrogów, szybsza redukcja y, czasów odnowienia wszystkich umiejętności błyskawic i oczywiście sama, same niestabilne prądy powodują to, że przez 10 sekund... Kiedy niestabilne prądy są aktywne, rozdzielczona energia nie przerwanie pulsuje i nie zużywa ładunków, więc my ciągle będziemy używać e, rozdzielczonej energii, która będzie ciągle skracała czasy odnowienia wszystkich umiejętności błyskawic. Więc polecam, polecam czarodziejka, to jest po prostu, to jest to. Na speedfarme mega petarda miazga. Zwiększono szansę na rzucanie zaklinania zamrożniętej kuli z 20% do 30%. Wszystkie buildy, które będą chciały nakładać osłonięcie vulnerable z pasywki z zaklinania z kulą petarda w chuj. 30%. Szkoda, jakby zrobili na 50%, to, to by było meta build, nie? Po prostu każdy skill, jaki byśmy używali, bo przecież też używamy tej kuli, samej tej kuli, i co ta zamraźnięta kula leci z umiejętności pasywnej, więc generalnie 30% to jest, to jest już dużo, bo 30% nie mam teraz tej kuli, ale no będzie mega. Polecam sobie zobaczyć od razu build u mnie też, jako starter na kanale. Tego nie ma nigdzie na internecie po prostu, bo nikt nie ogarnął, że można dać, żeby zamarznięta kula przewracała nam punkty mane. Nie wiem, czy to było aż tak trudne, żeby zaznaczyć sobie destrukcyjną zamarzniętą kulę, która po prostu po wybuchu przewraca nam 5 punktów manę, a w ogólnym rozrachunku wrzucamy pasywkę, która powoduje to, że kula jeszcze wybucha dwa razy, więc wrzucając jedną kulę, przewraca nam 15 punktów mane, więc generalnie mamy non-top manę i non-top napierdalamy zamarzniętą kulą, więc polecam sobie przetestować, bo jest w chuj mega zajebiste opie. Um... Dobra, także teraz lecimy z. Skrócono czas odnowienia zaklinania z popielenia, którego i tak nikt nie będzie używał. Ale nice bizard. Jak... To jest oczywiście na zaklinaniach, nie? Chcecie zobaczyć co? Aż się boję wam pokazać. To jest to, nie? Jest popielenie. Co 14 sekund pojawia się wąż, który wymierza z popielenia po bliskiego wroga na 8 sekund. Nice. No jest, no jest. Także tego nie używajcie. Zmieszono próg many zagrania z 300 do 200. Okej, okay, fajnie. Nikt nie będzie używał Hydry, bo jest chujowa. Eee, ale może kiedyś. Myślę, że na pierwszy dodatek będzie już ok Po użyciu 200 punktów many na 5 sekund pojawia się 5 głowa Hydra. I to jest bardzo fajne. Tylko szkoda, że szczęśliwy traf Hydry to jest 3% i generalnie zadawane obrażenia to jest 12%, więc... Ja nie wiem. jakiś jakiejś for fun? Albo na farmienie? Why not? Tylko, że ogólnie no... Tego nie używamy, tych dwóch rzeczy. No i dobra, przechodzimy do legendarnych aspektów. No się jakoś super mega wywodził, nie będę, ogólnie Blizzard będzie jeszcze lepszy. Także zwiększono redukcję kosztów many, aspektu skuteczności z 10-20 z do 15-20%, która teraz wpływa również na umiejętności mistrzowskie. zwiększono obrażenia aspektu Armagedonu, Jadia, zwiększono obrażenia zadawane przez aspekt rozproszczonych gwiazd, zmniejszono redukcję czasu działania Hydrydy do aspektu wężowego. Ja po prostu tylko się zatrzymam tam, gdzie coś jest istotne. Zmniejszono premię do obrażeń zadawanych przez lodowe kolce um, od aspektu lodowcowego. I tutaj Blizzard po piździe dostaje, bo jest 25. Zmieszono premię do obrażeń zadawanych przez lodowe kolce z aspektu lodowcowego, to jest glacial aspect i tutaj Blizzard... Bo ja powiedziałem, że będzie... Jakoś tak skrolowałem wcześniej i myślałem, że będzie upgrade. Nie, to jest nerf. W sumie chyba nie podobało się to Blizzardowi, że każdy może Lilith pierdoląć, just like that. Eee, zwiększono, zwiększono obrażenia zadawane przez lodowe kolce do aspektu lodowcowego. Zwiększono obrażenia zadawane przez lodowe kolce. Okej, okay, zwiększono obrażenia, ale zmniejszono premię do obrażeń zadawanych, więc generalnie ta premia jest tak zmniejszona, że to, że jest podkręcone, to i tak jesteśmy w dupie i zadajemy jej obrażeń. Także już. Y ten blizzard na stag po stagerze na co może nie, nie, nie działać. Eee, ale mówiąc to, jak wstawimy trzy ofensywne kamienie do bildu, to nie, to dalej, to dalej pozamiatamy. To już, te, to już zależy od Was. Także eee, ten patch nie przekreśla, że blizzardem nie będziecie w stanie zrobić Lilith, będziecie w stanie zrobić Lilith tak czy siak. Tylko trzeba po prostu trafić odpowiednie Gawę mm, serca. Zwiększone obrażenia zadawane przez lodowe kolce od aspektu zamrożniętej tundry. Zwiększone obrażenia zadawane przez lodowe kolce od aspektu zamrożniętej jawy ehm, tej jawy. Dobra, tak niego nie używał nie będzie zwiększono szansę aspektu końcającego zimna na zastosowanie, na zastosowanie osłonięcia na zamrożonych wrogach. Zwiększono z 2535 do 340, zwiększono. Przywracanie zdrowej na sekundę od aspektu otaczającego. Okej. Okay. To są rzeczy, których tak nikt używał, nie będzie. Zwiększono szansę na darmowe użycie od aspektu stabilnego. Zwiększono szansę na pojawienie się dodatkowej włóczni błyskawic dzięki aspektowi e, rozsadzającej energii. Uuu, to jest petarda w chuj. 50%. Zwiększono szansę na pojawienie się dodatkowej włóczni błyskawic dzięki aspektowi rozsadzającej energii. 50%. Pojawienie się dodatkowej włóczni błyskawic. No, to może być dobra. Zwiększono szanse na dodatkowe seryjne błyskawice od aspektu nieprzerwanej więzi. Zwiększono szansę na dodatkowe seryjne błyskawice? Ale minimalnie. 5% na broni dwuręcznej będzie. Akurat to jest eee, nagrane dzisiaj będzie w czwartek i ja mam na broni chyba rola 30... Nie wiem, nie pamiętam. Także generalnie na broni dwuręcznej będziecie mieli 80% szansy, że serina błyskawica. E, rzuci dodatkową Serinę błyskawicę, więc to, to jest mega pytarda. Jeszcze raz polecam sobie zobaczyć film, który będzie w czwartek. tą budową będę grał. Na start sezonu i na endgame. Po prostu cisnę ją do bólu, bo jest tak wyśmienita i tak szybka, i tak skuteczna jest speed farma. Takie same tempo jak Blade Runner, czyli łotr wywirujące ostrza i endgame będzie wyśmienity, tylko trzeba po prostu dobrze sobie ubrać postać. Oculus Kappa. Dobra, przedmioty z redukcję redukcją obrażeń od kuli ognia rękawic. To jest w ogóle spizdy, nie? To już... To w ogóle ten przedmiot unikalny to nie powinien mieć w ogóle żadnej redukcji obrażeń od kuli ognia, bo to co powodują te rękawice to to, że lecą trzy kule ognia i one sobie skaczą, no i, i co? To jest movement, speed tego skilla jest slow, jest spowolniony ee, i nawet jakby to zadawało normalne obrażenia, to i tak nie wiadomo, czy ktoś by tym grał, nie, więc ja w ogóle nie wiem o chuj tu chodzi, nie, z tym, ale dobra. Zwiększono szansę e, Shady Esu na trafienie krytyczne od szybkości ruchu z 1525 na 2030, 30 zwiększono szansę Kamieni Przepełnienia Esodory na uwolnienie Nowobłyskawic z 10 do 15, no i fajnie, bo to... Zawsze to jest taki viable choice, jeżeli faktycznie gramy tą czarką na speed farmę, więc to można będziemy używali. Dobra, ogólne aspekty Zmniejszono maksymalną liczbę kumulacji aspektu nieposzłuszeństwa ze 100 do 60, zmniejszając maksymalną premię od pancerza Ja zmniejszono premię od obrażeń zadawanych ogłoszonym celom przez aspekt pomsty. Yy, z 20-40 na 10-20, o, to słabo, Zmniejszono premię do obrażeń zadawanych ogłoszonym celom. a to chujnia. Ja, czy tego używał nie będę, też można było używać właśnie w czarodziejce. Nie jest to jakieś problematyczne, I niczego nie zmienia kompletnie na endgame, natomiast zmienia to to, że nikt tego kurwa używał nie będzie. <laughs> Zmieszono premię do obrażeń zadawanych nieustępli nieustępliwym e, przez aspekt e, ciemiężący 20-50 do 20, Zwiększono przewracanie zasobów przez aspekt gwiazdny e, 10-20 do 20, 20 40. O, to jest spoko. Zwiększono przewracanie zasobów. Dobra, to jest mega petarda, fajnie. E, przedmioty zwiększono, spowolnienie od stresa karzeźnika. A tego nikt nie będzie używał. Zmiany nas we współczynnikach wypadania łupów. Zwiększono premię do wypadania przedmiotów świętych i starożytnych w podziemiach koszmarów z 5 do 10. Uuu, no to fajnie. Szybciej się będzie można ubrać. Usunięto 20% szansy na wypadnięcie dodatkowych przedmiotów z elitarnych potworów poza podziemiami koszmarów i piekielnego przepływu. Usunięto 20% szansy na wypełnienie dodatkowego przedmiotu z elitarnych potworów poza podziemiami koszmarów i piekielne przepływy. Także generalnie tylko napierdalamy podziemia koszmarów i piekielne przepływy. Zwiększono szansę na wypełnienie dodatkowego przedmiotu z elitarnych potworów, podziemia koszmarów i piekielne przypływach o około 10% przez elitarnych potworów z dodatkowego przedmiotu. A, dodatkowego przedmiotu. No to znowu, znowu. Jedyne co, podziemia koszmarów, pikielne przypływy. W podziemiach koszmarów jest teraz 50% szans na wypadnięcie dwóch przedmiotów legendarnego po ich ukończeniu. Na podziemiach koszmarów jest teraz 50% szans na wypadnięcie dwóch przedmiotów legendarnych po ich, po ich ukończeniu. Zawsze był tylko jeden. W podziemiach koszmarów zapewniają teraz trzy rzadkie przedmioty po ukończeniu zamiast jednego. No i git, elegancko, także będą trzy zamiast jednego potwory. Zwiększono skalowanie poziomu potworów z 80% do 100% premii za każdego dodatkowego gracza w drużynie. Eee, pozostałe poprawki. Dostosowano skalowanie kapiczki ściwości, aby zwiększyć jej skuteczność w całej grze, bo sobie świata częściej upuszczają teraz mikstury. Nice. <grym> akurat tam idziemy, żeby mikstura była upuszczona. tak są proste do rozjebania i tylko tam każdy stoi jawka i jedna osoba bije. Nie ma już ograniczeń co do liczby materiałów, które można jednocześnie przekształcić w materiały wyższego poziomu. Afiksy przedmiotów, eee, komentarze twórców. Wiele afiksów jest zbyt skutecznych i przyćmiewa alternatywny Alternatywy chcemy dopracować przypadki skrajne, zwiększyć liczbę znaczących wyborów i zwiększyć ogólną wszechstronność przedmiotów. Wiemy, że zmiany te zmniejszają całkowitą możliwość mocy, jaką może posiadać postać, więc będziemy monitorować, jak wpłynie to na zdolność graczy do zaliczania oczekiwanych postępów w trakcie sezonu. Zwiększamy dostępność poniższych apiksów, aby ułatwić ich użycie w różnych konfiguracjach. Redukcja czasu działania ograniczenia, które może teraz pojawiać się na spodniach, o, to fajne, no bardzo, 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 bardzo fajne. Generowanie barier może teraz pojawiać się na dla wszystkich klas. Nasz, e, zacz, bah, zacznie również pojawiać się później w trakcie gry. Generowanie barier. Okej, okay. szansa na szczęśliwy traf, jeśli masz barierę, może teraz występować dla wszystkich klas. Wartość współczynnika jest niższa o 12% na hełmie i o 20% na amuletach lub przedmiotach w drugiej ręce. Obrażenia od umiejętności mistrzostwa. Nowość. Może pojawiać się na broni czarodziejów. Skaluje się z identycznie jak obrażenia umiejętności głównych. obrażenia od umiejętności mistrzostwa. Ła, wow, to fajne. Może pojawiać się na broni czarodziejów, ale i tak tego nie będę używał, bo widzi na speedfarma to tam YOLO i tak będzie wszystko rozpierdalali. Odporność na wszystkie żywioły może teraz pojawiać się na tarczach. Dobra fajnie bo to, że twórców premia do podstawowych współczynników na broniach była zbyt wysoka, więc zmniejszamy ją. Tak, wiadomo, była 50% silniejsza na broni, 25% silniejsza na broni, teraz jest zręczność 25% silniejsza na broni, 25% silniejsza na broni i siła. Także wszystko ponerfione, komentarze twórców, a fiksy redukujące czas odnowienia często wydawały się obowiązkowe ze względu na ich moc. Wyobrażamy sobie, że redukcja czasu odnowienia pozostaje wysoce pożądane współczynnikiem, ale jej brak nie będzie aż tak odczuwalny. Redukcja czasu odnowienia zmniejszono o od 30%, redukcja czasu odnowienia umiejętności, nasycanie zmniejszono o 30%, redukcja czasu odnowienia umiejętności, pułapek zmniejszono o 30%. Nasycanie 30%, odnowienia zmniejszono o 30%. Okej, okay, dobra, komentarze twórców. Widzimy, że obrażenia od trafień krytycznych i obrażenia odsłonięcia są często postrzegane jako warunek sukcesu danej konfiguracji w Diablo 4. Tak, no to tak, tak, taki jest rule of thumb, jak to się mówi, nie? że po prostu no, tak, tak trzeba odsłonięcie i kryć, to jest jakby must have. Wierzymy, że jest to krok w kierunku umożliwienia rozwoju większej liczby konfiguracji i będziemy nadal na, na bla, wprowadzać zmiany wspierając ten cel, tak? Obrażenia trafień krytycznych zmniejszono o 70%, obrażenia Krytyczne odbłyskawice zmniejszono o 17%. Aha, dobra. Czyli kryty i błyski są zmniejszone. Dalej nie mamy się czym martwić. Dalej można napierdalać twardo czarodziejską błyskawicę. Obrażenie trafik umiejętnościami kości nie zmieni na wykołaka wykołaka zmniejszono. Także generalnie każdy dostał po piście. Obrażenie zadawane odsłonięciem salonu zmniejszono o 40%. Aha, dobra. Czyli też jakby odsłonięcie e, nie, nie będzie jakby mega istotne. Także każdy billet oprócz czarodzieki dostał mega po piździe, w związku z zaistniałą sytuacją obrażenia zdawane odsuniętym celom są zmieszane 40%, także eee, no, spoko. Także jestem zadowolony, bo czy jako gracz czarodziejki, no to fajnie to Kompletnie mam na to wyjebą go, bo i tak na moim endgameowym bilicie nie będę używał w ogóle nowy, by the way, to sobie wszystko się dowiecie, dlaczego nie będziemy używać nowy w poradniku w czwartek. E, komentarz twórców: e, różnice w typowych afiksach mogą wykluczyć niektóre bronie, zanim jeszcze zostaną wyliczone pozostałe współczynniki. otrzymują one zwiększone redukcje niż ich normalne odpowiedniki, aby zwiększyć wszechstronność broni. Redukcja czasu odnowienia typowa dla przedmiotów w drugiej ręce zmniejszona o 35%, obrażenia techniech typowe dla mieczy zmniejszone o 50%. No kurwa, obrażenia zadawane cel, cela typowa dla Kuszę zmniejszono o 55%. Kto używa kuszy w rogu. Kappa. Komentarz twórców. Premia do obrażeń zadawanych wrogom Ablizato Essa. Łotr Kappa, Ablizato Essa, dobre nerfy lecą. <laughs> chillout, chillout, tylko, tylko taki tam, zmniejszone 50%. Premia do obrażeń zadawanych wrogom, a ograniczenie kontroli była zbyt wysoka w stosunku do łatwości aktywacji, w porównaniu z bardziej rygorystycznymi czyli już innymi gówniksami specyficznymi dla ograniczenia kontroli. Obrażenie zadawane wrogom ograniczenie kontroli zmniejszone o 30%, obrażenie zadawane wrogom mm, zabrożonym wrogom zmniejszone o 20%, no, że dużo, 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 dużo nerfów eee, ale nie mamy nic za bardzo e, na błyskawice, więc elegancko. Komentarze twórców obserwowaliśmy sytuację, gdy zręczni gracze, zręczni gracze uu, często zabijali potwory o wiele poziomu wyższe niż ich postacie chcemy to wspierać, ale obecna sytuacja wykracza poza. To, co uważamy za właściwe dla długoterminowego stanu gry. Aby osiągnąć ten cel, przynosimy moc na wiele ofensywnych afiksów z afiksów defensywnych. Wiemy, że uczyni to naszą zawartość dla rozwiniętych postaci bardziej zabójczą, szczególnie dla tych, którzy ściągają naszego ostatecznego, ścigają naszego ostatecznego bossa, który nie jest dla osób o słabym sercu. Tak? Pokonanie ostatecznego bossa będzie wymagało od Was wykorzystania wszystkich dostępnych narzędzi. Będziemy nadal przyglądać się opiniom społeczności i wprowadzać zmiany w mechanice walki. Ok, Grat. I. Tutaj mamy całą listę, o co tu chodzi. Obrażenia fizyczne zwiększone o 25, obrażenia dogi zwiększone o 25, obrażenia dzina zwiększone o 25, odbłyskawic 25, więc zagansko. Pytarda. Pytarda. To trzeba już sezonowo, zaraz trzeba wskoczyć i pisgać, nie? 25 odbłyskawic. za 25 i. Niefizyczne i cienia, generalnie to wszystko jest podkręcone z tego tytułu, że obrażenia krytyczne zjechały w dół i odsunięcie, ale wszystko, zobaczcie, jest boost, więc oni będą robili tak, żeby buildy nie opierały się tylko na tym, że mamy barba, wiecie, pijemy browara, trzymamy X i kurwa ono się kręci i nakłada ciągle odsunięcie, wszystko rozpierdalasz, bo napierdalasz na top krytyki za dwie bańki, nie? Więc mega pojebane, więc Blizzard będzie tak wszystko nerfił, żeby w pewnym momencie ta gra miała pull-up zbalansowania taki, jak czarodziejka, bo czarodziejka generalnie jest najbardziej zbalansowaną klasą w grze Diablo 4 wbrew pozorom. Właśnie dlatego, że nie ma żadnych jakichś broken, popierdolonych sytuacji, w które w sumie nakładanie stagera i mucenie Lili z blizzardem i tak już jest znerfione, więc. I tak będzie można to dalej zrobić, ale właśnie o to mi chodzi, żeby właśnie takich pokurwionych rzeczy nie było w Diablo. Że jest one shot necro, wpada na lili, rzuca, koleś tam stakował kurwa godzinę orby, żeby raz pierdol No fajnie, że ktoś ma taką zajawkę pokurwioną. I tak już to znerfiona jest. Także tak to wygląda. Dobra, lecimy dalej. Obrażenia fizyczne do czasu zwiększono o 40%. Obrażenia od ognia do czasu zwiększono o 40%. Obrażenia cienia do czasu zwiększono o od broni duchowej zwiększono o 25%. Obrażenia od dwuręcznej broni świadcznej zwiększono. Obrażenia od broni dwuręcznej dwudziestanstowej. Obrażenia od umiejętności przytłaczających na broni zwiększono o 25%. Obrażenia zdecydowane w postaci ludzkiej. Obrażenia podczas kształtu. Umiejętności teraz. Krwi zwiększono, kości zwiększono, bijatyki zwiększono, kopana, zwiększono, przezywania zwiększono, napaści, ciemności, ziemi, mrozu. O, tak. Nasyconych, nasycenia. Eee, strzelactwa, piromancji, porażenia. Elegancko. Burzy. Kurwa, przecież ta czarodziejka w Chainlighting będzie rozpierdalała jeszcze bardziej. Przywołania pułapek, broni bronić, widział koła, kujmy i węż szybkość ruchu. Zwykło się ataku na 3 sekundy po uniknięciu ataku, zwiększono obrażenia na 3 sekundy po uniknięciu ataku, zwiększono całkowite palce po chujaka i innego tam wieśniaka. Redukcja obrażeń polskich wrogów zmniejszono 20, redukcja obrażeń odległych wrogów zmniejszono 20, redukcja obrażeń od wrogów. Stanie krwawienia. Ja już chcę grać w tym obszernie, jako są takie busty na ten damage z Zaitinga, że kosmos. Redukcja obrażeń od wrogów w stanie podpalenie zmniejszono do redukcja obrażeń od wrogów w stanie zatrucia, redukcja obrażeń od wrogów będących pod wpływem obrażeń odcinania za pewien czasu zmniejszono do 20%, redukcja obrażeń podczas umocnienia zmniejszono do 20%. Jesus, dotrwała masakra. Ile to trwa? Godzina 12. Ja pierdolę, nie? Następnym razem muszę spędzić jakieś takie 15 minut i wpierw sobie na kartce tylko napisać, czego nie czytać, bo naprawdę ta sekcja tutaj, która była z tymi wszystkimi kurwa błędami w grze, których i tak kurwa nikt nie wie, to. Chuj, ja to czytałem, ale dobra, tak czy siak. Fajnie, dziękuję za uwagę, do zobaczenia, do zapraszam na kolejne filmiki z Diabolo. Ja już też od poniedziałku nie będę tak tyle wrzucał, bo będę miał zapierdol w robocie i e, też będę graczem sezonowym. Niemniej jednak dziękuję wszystkim osobom, które e, dały tam łapkę w górę i którym się przydały jakieś filmy albo miały bekę po prostu i sobie posłuchały, co tam jakaś inna osoba miała do powiedzenia. E, zapraszam oczywiście na film czwartkowy. Do budowy Czarodzieki, no i też omincie sobie to wszystko i wejdźcie w to, co jest najbardziej istotne. Oczywiście pod filmem jest opis do tego wszystkiego, także jeszcze raz fajnie. Dzięki za uwagę, do zobaczenia, do usłyszenia, Zapraszam na kolejne filmiki z Diablo. Tu już jest jakiś inny gier na kanale, bo ja oczywiście będę graczem sezonowym, tylko w Diablo, więc może być bardzo dużo innego kontentu. No i też czasem będą streamy, wydaje mi się, że od godziny 20 do 12, tudzież od 21 do 12, więc. 3-4 godziny, raczej w ciągu dnia powinienem być też na streamie pod wieczór, także jak ktoś chce wpaść pogarać na Bajerę o jakichś Action RPG albo o jakichś innych gierkach, które są spoko, to zapraszam. Dobra, trzymajcie się, na razie, hej, cześć.